Wam. W dzisiejszym odcinku Marlabu opowiem Wam o boskiej cząstce Higgsa. Zapewne jakiś czas temu słyszeliście, że w Wielkim Zderzaczu Hadronów odkryto bozon Higgsa i on jest niesamowicie bardzo ważny. Warto wydać na niego mnóstwo pieniędzy. I że jest on boski i może niektórzy na to słyszeli, że od niego zależy masa. I w zasadzie to chyba tylko tyle. I pewnie więcej w ogóle nie wiecie, o co w tym w ogóle bozonie Higgsa chodzi i dlaczego tak to jest taki ważny i w ogóle, a dlaczego już w ogóle mówi się o nim boski. Okej, to spróbuję Wam to w miarę szybko wyjaśnić. Zacznijmy od tego, że w Wielkim Zderzeczu Hadronów badamy, jak zbudowany jest świat ten najmniejszy, tych atomowy. Tam zderzamy z sobą właśnie jakieś takie cząstki, fragmenty atomów, żeby je rozbić i zobaczyć, jak są zbudowane najmniejsze kawałki Wszechświata. I cały ten właśnie najmniejszy Wszechświat określamy, jest to określenie jako teoria, ta teoria opisująca ten Wszechświat nazywamy po prostu modelem standardowym. Każdy z nas sobie pewnie może ze szkoły pamięta, że atom w takim najprostszym modelu składa się z jądra i jakiegoś elektronu, który lata dookoła tego jądra. Czasami wiemy, że jądro składa się z protonów i elektronów, przepraszam, z protonów i neutronów. Co niektórzy może słyszeli, że te protony i neutrony składają się jeszcze z kwarków. I w zasadzie pewnie na tym kończy się taka przeciętna wiedza o budowie tego najmniejszego świata. No i teraz tak. Naukowcy, jak właśnie rozbijali te atomy, stwierdzili właśnie, że on się składa z tych elementów, które tworzą to mięso, tak? Tą materię, która nas otacza. Tam są właśnie kwarki, tam są neutrina i też pojawił się inny rodzaj cząstek, który nazywamy bozonami. Bozony służą do przekazywania informacji pomiędzy właśnie tymi cząstkami, które tworzą materię. Co to znaczy przekazywanie? To znaczy, że jeżeli na przykład mam moje ręce, które są zbudowane właśnie z atomów, jeżeli jedna naciska na drugą, to nie jest tak, że te jądra atomowe się opierają o drugie jądra atomowe i w ten sposób się przepychamy. Nie, one tak naprawdę wysyłają właśnie bozony do drugich jądra. Mówią, przesuńcie się w tą stronę, a one te wysyłają w tą stronę, przesuńcie się w tą stronę i w ten sposób czujemy nacisk. Przechodzą po prostu takie właśnie małe cząsteczki właśnie bozonami między atomami. A to samo Wy. Jeśli chcecie mnie zobaczyć, to moja twarz, moje tutaj całe to otoczenie wysyła bozony w kierunku kamery, żeby kamera mogła widzieć, jak wygląda otoczenie. Akurat te bozony pewnie znacie, bo akurat te nazywają się fotony. Tak, czyli cząsteczki światła są właśnie bozonami, które przekazują informacje tutaj właśnie o kolorze, o temperaturze, o kształcie też pośrednio. No i wszystko było pięknie, tylko że w tym modelu standardowym brakowało nam czegoś, co by określało masę. I nie chodzi mi o to, że nie mogliśmy położyć atomu na wagę i go zważyć, tylko chodzi o to, że rzeczy lekkie udaje nam się łatwo rozpędzić, a rzeczy ciężkie jest ciężko nam rozpędzać. Czyli że piłeczkę, nie wiem, ping-pongową jesteśmy dość w stanie bardzo łatwo rozpędzić, bardzo szybko. Samochód już naszymi siłami rąk i nóg jest dużo ciężej nam rozpędzić, ale na przykład pociąg, nie wiem, wagon kolejowy już będzie nam bardzo ciężko rozpędzać. Określamy to mianem bezwładności, generalnie właśnie to zależność od masy i ten problem był do tej pory nierozwiązany w modelu standardowym. I był pan Higgs, który zaproponował taką teorię, którą teraz mówimy o niej polem Higgsa, że cały nasz świat jest otoczony właśnie takim specjalnym polem, właśnie zwanym polem Higgsa, i wszystkie te atomy wysyłają bozony do tego pola i vice versa, powodując, że właśnie, że to pole jakby wstrzymuje rozpędzanie przedmiotów.
Jeśli miałbym sobie opowiedzieć to w dużo prostszy sposób, to bym sobie wyobraził, że mamy basen pełen jakiegoś takiego żelbu lub kisielu. Jeżeli ktoś jest lekki, to jego skóra jest gładka i się w miarę łatwo przeciska przez ten kisiel. Jeśli ktoś wysyła dużo bozonów tych Higgsa, to jest tak, jakby miał włosy, które się kleją do tego żelu i jest nam ciężej się przeciskać. A już bardzo ciężkie przedmioty mają wręcz takie gęste futro, które się w ogóle prawie że skleja całkowicie z tym kisielem i w ogóle się poruszenie w którą stronę jest bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. I tak właśnie działa pole Higgsa i bozon Higgsa. Czyli, że atomy, czy w ogóle my, ja, wysyłam te bozony Higgs do tego pola i to pole powoduje, że mnie wstrzymuje w rozpędzaniu się, ale też i w hamowaniu. No dobra. To już wiem więcej skąd ta masa, ale gdzie jest boskość? Tak, no bo przecież cały czas mówiliśmy o boskiej czosce. Otóż, jeśli nie mielibyśmy masy, to wszystko bardzo łatwo byłoby nam rozpędzać. Wystarczyłoby lekko dotknąć czegokolwiek i od razu by się coś rozpędzało do prędkości światła. Tak, bo prędkość światła, to jeżeli pamiętacie mój poprzedni opis, jest zawłaszczoną tak zwaną nazwą dla prędkości granicznej wszechświata. To jest maksymalna prędkość, z jaką się może poruszać cokolwiek we wszechświecie. I akurat tak się zdarzyło, że światło się porusza z tą prędkością, dlatego nazywamy ją tą graniczną prędkość prędkością światła. I ponieważ fotony nie wysyłają bozonów Higgsa, to dlatego wystarczyło je tylko lekko pchnąć i one się od razu rozpędziły do prędkości światła. I teraz wyobraźcie sobie, jakby nasz świat wyglądał, jakby wszystkie atomy wystarczyło tylko lekko pchnąć i one by się rozpędzały do prędkości światła. Mielibyśmy taką wielką zupę chaosu pędzących atomów wszystkie strony, zderzające się ze sobą. Koszmar. Teraz sobie wyobraźcie, że próbujecie z czegoś takiego zbudować cokolwiek, Ziemię. Jest to niemożliwe. Ale dzięki temu, że bozon Higgsa powoduje, że przedmioty mają swoją masę, więc nie pędzą z prędkością światła, poruszają się dużo wolniej, dzięki czemu jesteśmy w stanie z atomów ulepić ziemię, mogą powstać rośliny, zwierzęta i możemy powstać my, ludzie. I na tym polega boskość cząstki Higgsa, że ponieważ spowalnia wszystkie atomy dookoła nas, dzięki temu można z nich budować świat. Mam nadzieję, że teraz już jest dużo prościej, że pewnie zapytujecie się, dlaczego nie możemy tak od razu. Też tego nie wiem. Ale jeżeli chcecie usłyszeć więcej takich historii, to zapraszam na stronę Inżynieriada. Tu gdzieś się pewnie zaraz link pojawi. I tyle. Do następnego razu. Cześć. Pa. Pozdrawiam. Tak.